chciałbym rozpocząć od prośby. Mam do Was prośbę, zamknięcie na chwilkę oczy. Wszyscy? Przypomnijcie sobie Wasz typowy poranek. To, co dzieje się od chwili, gdy otwieracie oczy, do chwili, gdy opuszczacie mieszkanie. Okay. Dobrze, otwórzcie oczy. Mój typowy poranek, zanim opracowałem swój poranny rytuał, był bardzo podobny do tego, jak przebiegają wyścigi samochodów sportowych. Taki samochód z reguły w trakcie wyścigu odwiedza pit stop, czy mówiąc po polsku swój boks serwisowy, po to, żeby bardzo szybko zmienić tam opony, ewentualnie dodać paliwa i ruszyć natychmiast dalej. W bardzo podobny sposób wyglądał mój poranek. Też tak macie, że gdy musicie wstać wcześniej, to staracie się jak najdłużej pozostawać w łóżku. Znacie ten wewnętrzny głos w waszej głowie, który mówi: jeszcze chwila, czekaj. Przecież nie będzie koła. Ja mam bardzo podobnie. Gdybym chciał rozwijać się w tym kierunku dalej i optymalizować, skracać czas od wstania do wyjścia z mieszkania, to kolejnym etapem pewnie byłoby spanie w butach, w plecaku, z kluczami do mieszkania i samochodu w dłoniach, żeby szybciej wyjść. Po drodze zapewne mógłbym zjeść zdrowe śniadanie. I w tym miejscu, w moim wypadku, nadszedł czas refleksji i taka dosyć przerażająca analogia. Czy oglądaliście film Matrix? Pamiętacie, czym byli ludzie w Matrixie? Były to pola. Ludzie znajdowali się na polach, byli uprawiani przez maszyny, dostarczali maszynom energii potrzebnej do funkcjonowania. Czy poranek, w którym działacie machinalnie jak maszyna, który nie przygotowuje Was do niczego w trakcie, gdy się rozpoczyna, nie jest porankiem takiej właśnie maszyny? Ja postanowiłem, że chcę to zmienić. Że nie chcę dalej spać w plecaku i że chcę zaczynać dzień w inny sposób. Od razu mi lżej. I dlatego skonstruowałem swój poranny rytuał. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o trzech elementach, które dla mnie stały się podstawą porannego rytuału. Po pierwsze, gdy budzę się, zawsze wita mnie szklanka czystej wody. Daje mi ona podobne uczucie i podobne wrażenie jak osobie, która w sklepie sportowym po raz pierwszy kupuje swoje buty do biegania. Pamiętacie to uczucie? Przeogarniająca świeżość, lekkość, unoszenie się prawie nad ziemią, gdy po raz pierwszy założyliście wasze profesjonalne buty do biegania. Tak samo zadziała na Was szklanka wody tuż po otwarciu oczu. Taka mała euforia wewnątrz. Spróbujcie. Oczywiście potem jest coś bardziej standardowego, typowa toaleta. Zachęcam do dbania o higienę. Potem punkt drugi. Tak. Około 30 minut aktywnego używania własnego ciała. Tego, musicie się zmierzyć z wszystkimi waszymi wyzwaniami w danym dniu. Zresztą słowo ćwiczenie, jeżeli zastanowimy się i poszukamy znaczenia tego słowa, oznacza aktywnie używaj własnego ciała. A więc rozciąganie, a więc pompki, a więc można troszkę pobiegać na zewnątrz, jeżeli jest ładna pogoda. Te buty nie są nowe, tylko były w takim ładnym pokrowcu. Po takim wysiłku, gdy czujemy nasze ciało, gdy jesteśmy świadomi tego, ile możemy mieć w sobie energii, warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Rozwój ćwiczenia poranne rozwijają nas też emocjonalnie.
Co przez to mam na myśli? Chodzi o to, że gdy podnosi się nasz puls, tętno, gdy szybciej oddychamy, wtedy nasze zdolności do odczuwania emocji, dodawania innym emocji, do zauważania tych emocji u innej osoby, również wzrastają. Anglicy by powiedzieli counterintuitive. Trzeci element to śniadanie. Pod tym pojęciem kryje się nie Snickers wyciągnięty z automatu około południa, który poprzedziła kawa wypita w okolicach godziny 9, bo przecież nie mieliśmy czasu, tylko odżywcze, nieprzetworzone i działające pozytywnie na nasz organizm, ciało, śniadanie. W moim wypadku może to być na przykład mleko z płatkami, mogą to być owoce, mogą to być warzywa, marchewka. Oczywiście ja nie jestem lekarzem, dlatego proponuję skonsultować się z dietetykiem. Te osoby żyją, pomagają nie tylko osobom, które już mają kłopoty z układem pokarmowym, z odżywianiem się z jakiegoś powodu, ale także osobom, które chcą się zdrowo odżywiać. I to w dużym skrócie mój osobisty poranny rytuał. Uprzedzając pytania, tak, to wymaga zmian, tak, to wymaga przebudzenia się półtorej godzinki szybciej niż normalnie. Patrzyłem wam kilku osobom w tej chwili w oczy i tak zobaczyłem tam w środku takiego, przepraszam za wyrażenie, gada. On uosabia tak naprawdę jeden z trzech mózgów, które mamy w środku. Poza tą naszą częścią mentalną, logiczną, z reguły mamy też mózg emocjonalny i ten mózg taki, tak zwany gadzi. Ten mózg, widzieliście kiedyś ćwiczącego krokodyla? Taki krokodyl siedzi w was w środku i mówi wam, nie zmieniajcie się, mi jest tak dobrze. Ale czy wam jako ludziom jest tak dobrze? Zamknijcie teraz oczy. Dziękuję. I wyobraźcie sobie, jak będzie wyglądał wasz jutrzejszy dzień, gdy zaczniecie go według waszego nowego porannego rytuału. Dziękuję, Tomaszu.